Od kilku lat w szkole podstawowej numer 2 prowadzone są zajęcia aerobiku dla pań, które w trosce o swoją kondycję fizyczną chętnie na nie uczęszczają. Aerobik nie jest sportem wyczynowym, lecz są to ćwiczenia rozluźniające, rozciągające i napijające mięśnie. W trakcie ćwiczeń można doskonale odpocząć i udoskonalić swoje taneczne umiejętności. Zajęcia te prowadzi magister Joanna Balcerek. Co skłoniło Panią do prowadzenia zajęć aerobiku? W zasadzie namówił mnie pan Zyguła, jak byłam jeszcze na czwartym roku AWF-u. Po prostu skontaktował się ze mną i zapytał się, czy nie chciałabym poprowadzić takich zajęć. Ja oczywiście wyraziłam chęci i na początku była mała grupka, która z roku na rok się rozrastała i teraz jest w takich wymiarach, jak to niedługo zobaczymy. W jakim przedziale wiekowym przechodzą Panie na ćwiczenia? W różnym. Od wieku kilkunastu lat, wieku licealnego, do dojrzałego. Czy przy wyborze ćwiczeń korzysta Pani z literatury fachowej? Nie. Są to wszystkie ćwiczenia, które pamiętam z aerobiku, który prowadziła z nami na AWF-ie nasza pani doktor od gimnastyki. I w zasadzie te ćwiczenia tak mi utkwiły w pamięci, że cały czas z nich korzystam i nie korzystam z żadnej literatury. Czy dzięki tym ćwiczeniom można poprawić swoją kondycję i zrzucić parę kilogramów? Na pewno, kondycję tak. Panie chwalą sobie, że łatwiej wykonuje im się niektóre prace domowe, nie męczą się tak szybko, ale czy parę kilogramów, to bym nie powiedziała, bo trzeba jednak zachować dietę, a dwa razy w tygodniu ćwiczenia to jest za mało. Co według Pani trzeba robić, aby jak najdłużej zachować dobrą kondycję i zgrabną sylwetkę? Przede wszystkim zachować dietę, tak jak już powiedziałam, dużo ruchu, jazdy rowerem, pływania. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.